Jeszcze ważna informacja w temacie Wunderlista, a mianowicie Wunderlist 2 lata temu został kupiony przez Microsoft. I Microsoft ostatnio zapowiedziało, jak zaprezentowało swój program, który się nazywa Microsoft To Do, który został przygotowany przez kupioną ekipę Wunderlista, że zamknie Wunderlista, więc trzeba będzie się z Wunderlista przenieść w przeciągu roku, podejrzewam, do Microsoft To Do, które ma być takie samo jak Wunderlist. Słyszeliście, jak w tym wczorajszym tutorialu, gdzie pokazywałem aplikację do zarządzania zadaniami, jak pięknie klikała klawiatura fizyczna, jak na niej pisałem klik, 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 klik. Czyż to nie jest cudowne w XXI wieku słyszeć takie klikanie klawiatury? To jest właśnie magia BlackBerry. Dobry z deszczowego Brwinowa. Tak sobie pomyślałem, że porozmawiam z wami na temat tego, jak mi się sprawuje moje nowe BlackBerry, które klika tak fajnie. Sprawuje się bardzo dobrze. Że wydaje mi się, że będę musiał sobie zmienić kartę pamięci na trochę szybszą. Posadziłem jakąś taką byle jaką, którą miałem pod ręką. A to by zrobiło dużą różnicę temu telefonowi, który miał trochę szybszą. Bo niektóre aplikacje, które mam na tej karcie, to mi się troszkę wolno uruchamiają, ale to jest wina karty, a nie telefonu. Także to jest taka operacja, którą w najbliższym tygodniu pewnie przeprowadzę. A poza tym rewelacja. Jadę do pracy, wciskam literkę W i prowadzi mnie do pracy. Bo taki sobie skrót zrobiłem na klawiaturze. Chcę zadzwonić do żony, wciskam literkę z telefonem do żony i dzwonię do żony. Mam ochotę włączyć sobie mój ulubiony CRM, o którym wczoraj opowiadałem, Close, to z boku na telefonie mam taki convenience key, czyli taki klawisz, który można przypisać do dowolnej czynności, do dowolnej aplikacji. Ja sobie ustawiłem, że gdziekolwiek nie jestem w telefonie, to jak go wcisnę, to mi się włącza Close. Close, który jest moim zarówno centrum kontaktowym, jak i moim klientem poczty, jak i moją task listą, czyli główny hub, w którym całe moje, no właściwie nie tylko nawet zawodowe sprawy siedzą, bo tam prywatnych spraw też sporo jest. A w dodatku my z żoną współdzielimy tego close'a i takie kwestie jak na przykład różne nasze kwestie zdrowotne albo rzeczy związane z naszym domem, to mamy projekty, które są współdzielone. Jeżeli ja coś tam uzupełnię, to ona to widzi. Jeżeli ona coś uzupełni, to ja widzę. Jeżeli ona wyśle maila związanego z tym projektem, to ja to widzę. Także mamy no taką prawie że firmową organizację, jeśli chodzi o projekty, które dla nas razem są ważne. No więc ten convenience key z boku, pstryk, uruchamia mi close. Co jeszcze fajnego? No naprawdę bateria trzyma. Bateria trzyma w takie normalne dni, spokojnie 2 dni by wytrzymała. W takie dni, gdzie jest dużo, dużo pracy, to wieczorem jak idę spać w okolicach godziny 22, 23, to ten telefon wciąż ma jeszcze 35% baterii, no więc 2 dni całych by nie przeżył. No ale umówmy się, iPhony to o 15 już mówią dziękuję w takie dni. Nexus 6P podobnie też, tylko że on miał szybkie ładowanie, więc trochę można by było w ciągu dnia podładować. Co ja tam jeszcze miałem w międzyczasie? A, ten Huawei Mate 9 Pro. On też dobrze trzymał na baterii, ale tam był inny patent w tym telefonie. Tam był taki patent, że można było sobie ustawić, które aplikacje mają się automatycznie zamknąć, jak się zgasi ekran. Ja tam sobie zrobiłem listę aplikacji, które mnie kompletnie nie obchodzą, żeby chodziły w tle. No i faktycznie one się zamykały i w związku z tym ta bateria działała też długo. No tyle, że co z tego, jak moduł Bluetooth nie działał, jak się rozłączał od
sieci komórkowe i tak dalej. Także, no nie, w tym Huawei'u radio to jest masakra. Także po tygodniu używania jestem fanem BlackBerry Key One. Fanem. Uwielbiam ten telefon. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek i puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.